No teraz, info ze świata internetu. Mortarius Genzy wypowiada się w ostrych słowach o Team X. Będzie konflikt z projektem Freeza? Zaakceptowanie. Padły mocne słowa. Team X nawinął o wyświątecznej piosence o Bentreyu już pod choinką, co nie spodobało się jednemu z uczestników Genzy, projektu Freeza. Mortarcio postanowił odpowiedzieć na tekst konkurencyjnej grupy i nie sędził przy tym słów. Genzy to grupa inspirujących influencerów, która rozwija się pod skrzydłami Freeza. Trójka z zwycięzców projektu twuje 5 minut, czyli Hania, Bartek i Faustyna. Zamiast kary w nowoczesnym domu pod Krakowem do składu dołączyli Mortarcio, Kartoni i chłopak Hani. Bartek występujący w mediach społecznościowych pod pseudonimem Świezy. YouTuberzy przez cały rok będą nagrywać codziennie filmy. Ostatnio nagrali wspólny utwór. 18 grudnia na kanale Genzy ukazała się świąteczna piosenka Riz do M. Influencerzy mieli okazję napisać swoje własne teksty lub poprosić o pomoc BRO, który już wcześniej współpracował z ekipą Freeza. Przy tworzeniu płyty okazuje się, że Mortarcio postanowił popisać się zdolnościami tekściarskimi. Mortarcio disuje Team X w świątecznej piosence. Okazuje się, że Mortarcio ma ogromny talent do pisania tekstów. YouTuber przygotował wersy dla siebie i swojej dziewczyny Kartoni. Postanowił nawiązać do najnowszej piosenki Teamu X. YouTuberzy również wydali świąteczny utwór w kolaboracji z Margaret. Team X i Margaret w nietypowy sposób zaśpiewali o świętach w ich utworze. Jest dużo przepychu i nawiązań do pieniędzy, co niekoniecznie spodobało się internautom. Mortarcio postanowił przypomnieć o tym, co jest ważniejsze w tym niesamowitym okresie. Dla niego liczą się prezenty od serca, a pod choinką Bentley traktuje jako zwykły frex. Fajny jest prezent od serca. W głębi na pewno już dam test to wies, a nie pod choinką ten Bentley. Bo dla mnie to jedynie pusty frex jest, nawinął Mortarcio. Internauci zwrócili uwagę, że Mortarcio zrobił psytyk w stronę Team X. Pierwszymi, którzy zauważyli, że Mortarcio w utworze Genzy odniósł się do Teamu X, są oczywiście internauci. Pod choinką dostępną na YouTubie nie zabrakło wielu komentarzy na ten temat. Przeczytam was. Ten pstryk w stronę Team X ze nieważny Bente, bo to pusty frex myślnik. Top. Kozak słowa w stronę Team X. Przecinek z. Kasa nie jest najważniejsza. I to jest piosenka na święta, nie coś typu Team X rozwaliliście system, komentowali fani projektu Freeza. Myślicie, że może się z tego narodzić konflikt? No zaczynamy. Powstała nowa gara, Prim są MMA, Zadyma, Cruz... A, Zadyma, co tak? Płakam. Zostało ogłoszone, kto wystąpi jako pierwszy zawodnik. Uwaga. Wystąpi na gali, Cruzfir będzie się bił z Kamezystą. May Event, oficjalny plakat walki wieczoru. Primema, Zadyma, Cruzfir vs. Kamezysta. Konferencja 28.12.2001, godzina 18. O, takie zdjęcie ma. Kamezysta w chuście. O, tak Cruzfir, zarostem. Jak myślisz? Napiszcie w komentarzu, kto wygra. Kamezysta czy Cruzfir? Mi się wydaje, że Kamezysta, bo Kamezysta gabarowy większy. Tak jakby, mogę powiedzieć. Macie w komentarzu własne typy. A drugimi zawodnikami mają być Dawid Ambro, a jego przeciwnikiem będzie Adrian Cios. Obu panów nie znam. Ciężko powiedzieć, kto wygra. No, powstało dużo federacji, znaczy dużo gar.
Organizatorem tej gali jest FEN. Ciekawe, kto jest co zawarcy. Jestem bardzo ciekawy. Pod tym zdjęciem jest komentarzy. 1035. Pod tym zdjęciem jest komentarzy. 4044. A pod tym zdjęciem 948 komentarzy. Konflikt zawsze zaczyna się od jakiejś kwestii spornej. Różnicy zdań. Kłótni jednak zanim przerodzi się w wojnę, kwestia, której dotyczy wspólnie, jest już istotna, ponieważ rozchodzi się już tylko i wyłącznie o jedną rzecz, jak bardzo każda ze stron nienawidzi się nawzajem. Tak napisane jest w poście w plimemako.pl. Tego chyba nikt się nie spodziewał, że Krucwi zawarty z kamerzystą. Kiedy ze sobą nagrywały, a teraz będą się bić. Razem. A teraz przykra informacja. Zola Kolioriew nie żyje. Zola Kolioriew nie żyje. Gwiazdol Tanca z Gwiazdami miał 34 lata. Tragiczną wiadomość przekazał Super Express. Podobno tą przyczyną śmierci go jest zapalenie mięśnia sercowego. It's caught in the crossfire.